Zatem zajmijmy się krokiem drugim, czyli generowaniem pomysłów. To moim zdaniem najprzyjemniejszy moment tworzenia prezentacji, dlatego najprzyjemniejszy, bo najbardziej twórczy. Kiedy siadasz do prezentacji, do napisania scenariusza czy też konspektu, w głowie masz mnóstwo pomysłów. Zastanawiasz się, które z nich wykorzystasz, które będziesz musiał odrzucić. Ja proponuję ci skoncentrowanie się na mniej więcej 15 minut, bardzo mocno. Zapisuj wszystkie pomysły, które przychodzą ci do głowy w ciągu tych 15 minut. Nie stawiaj sobie żadnych ograniczeń, wszystkie pomysły są dobre. Jeśli masz 10 skojarzeń związanych z tematem twojego wystąpienia, wpisz 10. Jeśli 50, wpisz 50. No, może z tą 50 trochę przesadziłem. Tak myślę, że optymalnie, żeby było 15-20 pomysłów, skojarzeń z tematem twojego wystąpienia. Dlaczego masz to zrobić szybko? Dlatego, że jeśli założysz sobie, że wykonasz to w ciągu 10, maksimum 15 minut, twój mózg będzie pracował na pełnych obrotach. W ten sposób go stymulujesz i na pewno będą to najlepsze pomysły, na jakie cię w danym momencie stać. Jeśli już wygenerujesz te pomysły, musimy zająć się ich podziałem. I w jaki sposób to zrobić? Przygotowując swoją prezentację, musisz mieć na nią jakiś pomysł. Czyli te pomysły, które wygenerowaliśmy w kroku drugim, podzielimy w zależności od zastosowanego konspektu. Zaraz ci powiem, w jaki sposób przygotować taki konspekt, a może bardziej nie w jaki sposób przygotować taki konspekt, tylko dam ci po prostu 5 konkretnych przykładów, jaki konspekt możesz wykorzystywać. Mamy tutaj 5 podstawowych konspektów, tych konspektów, które ja wykorzystuję na co dzień w mojej pracy. Konspekt numer 1 to konspekt problem-rozwiązanie. To chyba najprostszy układ prezentacji. Po prostu przedstawiasz sytuację, no taką sytuację, gdy trzeba coś naprawić bądź zmienić, i proponujesz rozwiązanie. Zatem twoje pomysły, wygenerowane w kroku drugim, musisz podzielić na 2 grupy. Problem, rozwiązanie. I do problemów, których możesz mieć kilka, dopasujesz odpowiednie rozwiązania. To pierwszy pomysł na konspekt. Konspekt numer 2 to kanapka retoryczna, to chyba najsłynniejszy układ wystąpienia. Sprawdza się w sytuacjach, gdy chcemy przekonać grupę do jakiegoś rozwiązania, a wiemy, że część osób waha się lub jest przeciw. Tutaj zastosujemy argumentowanie dwustronne, najbardziej przydatne przy audytoriach inteligentnych i właśnie gdy podzielone są zdania na dany temat. Co masz zrobić? Wszystkie pomysły zebrane w kroku drugim dzielisz na 2 grupy. Za i przeciw. I robisz teraz w ten sposób. Masz argumenty zwolenników na początku prezentacji. Może być ich, na przykład niech będą 3. Potem argumenty przeciwników twojej koncepcji. Niech też będą 3 argumenty. I kończysz najmocniejszymi, na przykład 3, argumentami zwolenników. Zatem swoje pomysły z kroku drugiego dzielisz w tym przypadku na argumenty za i argumenty przeciw i odpowiednio je wkładasz do swojego wystąpienia. Pomysł na konspekt, pomysł trzeci, od potrzeby do korzyści. Ten schemat przydaje się na otwarcie różnego rodzaju konferencji oraz długich szkoleń. Po prostu dzielisz swoje pomysły na potrzeby, sposób zaspokojenia potrzeb i korzyści, czyli na 3 grupy. Masz grupę pierwszą – potrzeby, grupę drugą – w jaki sposób te potrzeby zaspokoić i grupę trzecią – jakie korzyści dla twojego audytorium wynikają z zaspokojenia tych korzyści. Zatem 3 grupy. Kolejny konspekt to konspekt pytanie-odpowiedź. To przydaje się w momencie, gdy poruszamy w naszym wystąpieniu kilka kwestii. Wtedy poszczególne zagadnienia formułujemy jako pytania i odpowiedzi, czyli twoje pomysły z kroku drugiego musisz sformułować
podzielić na dwie grupy: pytania, odpowiedź. I do danego pytania dopasowujesz odpowiedź. I pomysł piąty na konspekt to fakt i wnioski. To może być konspekt do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Czyli przedstawiasz fakt, jakieś ostatnie wydarzenie. Może to być jakaś sytuacja właśnie, która wymaga twojej interwencji i dokonania pewnych zmian. Czyli masz fakt, pierwsza grupa, druga grupa, co z tego faktu dla nas wynika, i grupa trzecia, jak sobie w tej sytuacji poradzić. Zatem swoje pomysły z kroku drugiego dzielisz na trzy grupy. Fakt, co z tego faktu wynika i jak sobie z tym poradzić. To tyle, jeśli chodzi o film numer 2. Dowiedziałeś się z niego, w jaki sposób szybko wygenerować pomysły, maksimum 15 minut, w jaki sposób podzielić je na kategorie. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, uwagi do materiału, który Ci przedstawiłem, wpisz je jako komentarz na moim blogu www.tajnikiprezentacji.pl. Pozdrawiam, mówił Robert Warzyński.